Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet. patronite.pl/radiownet. Kurier w samopołudnie. Wracamy do studia Radia Wnet. Witam Państwa powtórnie, Łukasz Jankowski. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dopiero cośmy skończyli rozmowę o jednej książce, a w naszym stole kolejna książka. I to kolejna książka Marka Budzisza. Pauza strategiczna. Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Książka, którą wczoraj dostałem i już ją reklamuję, aczkolwiek w ciemno, bo nie miałem kiedy do niej nawet zajrzeć. Czeka nas z panem redaktorem Markiem Budziszem długa rozmowa o tej książce, bo ja czytam to, co o niej się pisze w sieci, to jest to pozycja niezwykle ciekawa, więc proszę słuchać Radia Wnet, bo nie znacie państwa dnia ani godziny, kiedy taka rozmowa na antenie Radia Wnet się wydarzy, a my tymczasem z Markiem Budziszem, redaktorem, dziennikarzem, tygodnik sieci Think Tank Solidarity and Future. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Porozmawiamy trochę o bieżących wydarzeniach. Na tej rozmowie mogą Państwo i oglądać, i słuchać tylko i wyłącznie dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Gorąco Państwa zachęcam, żeby tam o wolne słowo trochę powalczyć razem z nami. Panie redaktorze, zanim pan artykuł z tygodnika sieci, to najpierw pytanie do tematu numer jeden, czyli do tego, że Waszyngton być może wycofa swoje albo ograniczy swoje wsparcie dla Ukrainy. Wszystko w kontekście rywalizacji w samych Stanach Zjednoczonych. W którym momencie relacji finansowo-militarnych między Kijowem a Waszyngtonem się znaleźliśmy? No, wydaje się, że znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie, szczególnie dla Ukrainy, dlatego że kończą się środki, które administracja uzyskała od kongresu w ramach poprzedniego pakietu pomocy dla Kijowa. Już pomoc wojskowa została zmniejszona, a z końcem tego miesiąca w gruncie rzeczy ona się wyczerpie. Jeżeli oczywiście ten pakiet pomocy wart ponad 100 miliardów dolarów nie zostanie uchwalony. Te wydarzenia, które miały miejsce w kongresie w ostatnich godzinach, no raczej wskazują na to, że już nie ma szans, chyba że nastąpi jakiś przełom, na zmiany przed wakacjami świątecznymi, które się niedługo w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w kongresie zaczynają. Tu w gruncie rzeczy nie aż tak mocno chodzi o Ukrainę. Tu chodzi o kwestię polityki migracyjnej, czyli o ochronę granicy południowej Stanów Zjednoczonych, która jest szturmowana przez gigantyczne masy, nazwijmy to uchodźców, a raczej tu chodzi o migrantów ekonomicznych. Musimy mieć świadomość, że w ciągu ubiegłego roku budżetowego, który się kończy w październiku, do Ameryki przez południową granicę przedostało się 2,5 miliona ludzi. A w październiku z kolei to już jest 250 tysięcy, czyli trend jest wzrostowy. To by oznaczało, że w ciągu następnego roku ta liczba może wzrosnąć do 3 milionów ludzi. Ameryka jest z grubsza rzecz biorąc, jeśli chodzi o populację, dziesięciokrotnie większa niż Polska, no to wyobraźmy sobie, jak my byśmy reagowali, gdyby 300 tysięcy migrantów przeszło przez polską granicę i domagało się tutaj prawa pobytu. To jest wielki problem, ale to nie jest jedyny problem Stanów Zjednoczonych. Tam się nawarstwiają wielkie, dramatyczne nawet można by powiedzieć, problemy polityki wewnętrznej. Rośnie przestępczość. Ponad 60% Amerykanów uważa, że przestępczość to jest bezpośredni, najważniejszy problem, który trzeba rozwiązać. Rośnie liczba ludzi, którzy umierają w wyniku przedawkowania narkotyków, przede wszystkim fentanylu. To jest ponad 100 tysięcy ludzi w ubiegłym roku. To jest olbrzymia już plaga. No i w roku wyborczym te kwestie polityki wewnętrznej
będą dominowały amerykańską debatę ze szkodą dla ewentualnego zaangażowania w kwestie, które z punktu widzenia amerykańskich wyborców są postrzegane jako drugo, a może nawet trzeciorzędne. No i tak jest w przypadku pomocy dla Ukrainy. Tutaj niestety nie jestem wielkim optymistą. To czy administracji Bidena będzie coraz trudniej zabiegać o dodatkowe środki dla Ukrainy, których Ukraina potrzebuje bardzo dużo, bo w przyszłorocznym budżecie Ukraina zapisała, iż musi dostać prawie 43 miliardy dolarów pomocy od darczyńców i kredytodawców zagranicznych po to, żeby w ogóle mogła kontynuować wojnę i funkcjonować jako państwo. I tutaj te opóźnienia albo blokady w Stanach Zjednoczonych są bardzo niebezpiecznym sygnałem, tym bardziej, że one zbiegają się z podobnymi problemami w Europie. A teraz pytanie, co się stanie z Kijowem, jeżeli ten parasol byłby albo mniejszy, albo znikł. Chyba nikt sobie tego nie wyobraża, że to będzie, że grudzień będzie ostatnim miesiącem, że to nie będzie przedłużone, ale może skala będzie coraz mniejsza wsparcia Waszyngtonu dla Kijowa i jak to rezonuje na samej Ukrainie. Znaczy, jeżeli kongres nie wydzieli kolejnej puli środków dla Ukrainy, to nie będzie żadnej pomocy ani wojskowej, ani ekonomicznej. Tu musimy mieć świadomość, że pomoc wojskowa amerykańska dla Ukrainy to była w 90% pomoc, że tak powiem, generowana przez Pentagon i amerykańskie firmy, bo broń, którą Ukraina dostawała, to jest broń produkowana w Stanach Zjednoczonych albo pochodząca z magazynów Pentagonu. Ona też ma oczywiście swoją wartość ewidencyjną. A zatem jeśli nie ma pieniędzy, żeby za to zapłacić, to nie ma żadnej pomocy wojskowej. To jest pierwszy element. Drugi element jest związany z polityką pomocy finansowej, bo jak wygląda budżet Ukrainy, musimy mieć tego świadomość. Mianowicie całość środków, 100%, które udaje się Ukrainie zebrać z tytułu wszystkich podatków i opłat, Ukraina przeznacza na kontynuowanie wojny. 1,5 biliona hrywien, to jest taka prognoza dochodów Ministerstwa Finansów Ukrainy na rok przyszły, a poziom wydatków na kontynuowanie wojny to jest 1,6 biliona hrywien. Ponad 20% PKB Ukraina przeznacza na kontynuowanie wojny. A w związku z tym całe państwo, administracja, edukacja, ochrona zdrowia, transfery socjalne, one mogą funkcjonować wtedy, kiedy Ukraina dostaje pomoc finansową od państw zachodnich i od organizacji międzynarodowych. Tutaj najważniejsza była pomoc amerykańska, przede wszystkim z tego powodu, że Amerykanie w największym stopniu dawali dotacje stronie ukraińskiej, inaczej niż Europa. Europa na przykład, to jest, jeszcze nie jest zatwierdzone, ma zamiar udostępnić Ukrainie 50 miliardów euro w czasie najbliższych 4 lat, ale z tych 50 miliardów euro, ile dobrze pamiętam, tylko 13 miliardów to są dotacje bezzwrotne, a reszta to są kredyty. Problem oczywiście polega na tym, że Ukraina już na koniec roku osiągnie relację długu publicznego do PKB na poziomie 100%. I Ukraina dzisiaj już nie spłaca swoich zobowiązań, ani też nie obsługuje kredytów. Gdyby w przyszłym roku Ukraina miała spłacić te raty i oprocentowanie od kredytów, które zaciągnęła wcześniej, no to musiałaby wydać 900 miliardów hrywien, czyli to jest kwota nie większa niż połowę tego, co Ukraina przeznacza na wojnę. A czyli można powiedzieć, że Ukraina jest bankrutem w tej chwili? Tak, Ukraina jest bankrutem. Znaczy państwo nie będzie zdolne funkcjonować i nie będzie zdolne kontynuować wojny. Z pewnością nie na takim poziomie intensywności jak do tej pory. O ofensywie to już w ogóle nie ma mowy. Mówimy teraz o obronie tej linii frontu. Jeżeli Ukraina nie będzie rytmicznie
otrzymywała pomocy finansowej ze strony państw zachodnich, również pomocy rzeczowej w postaci sprzętu i amunicji. A dla samej Ukrainy teraz i zainteresowanie, i pewnie w jakimś sensie życzliwość jest mniejsza niż na początku wojny. Jak to się przekłada na świadomość, na politykę elity ukraińskiej, jeszcze dodam do tego ego w przypadku pytania konkretnie o prezydenta Zełenskiego. Panie redaktorze, na ile to jest, że nagle są w takim punkcie elity ukraińskiej, że będą musiały zweryfikować swoje własne postępowanie wobec partnerów, czy to Stanów, czy Europy Zachodniej, czy Polski na przykład? Tylko że tu nie jest kwestia weryfikacji tego nastawienia, tylko to jest kwestia realnych możliwości. Ja posłużę się takim przykładem, który można, bo on był ujawniony w prasie ukraińskiej, to są dane ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Otóż ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, iż w roku 2023 w porównaniu do roku 2021 produkcja sektora przemysłowego na rzecz sił zbrojnych, czyli sektora wojskowego, na Ukrainie wzrosła czterokrotnie. A biorąc pod uwagę plany na rok 2024, to ta produkcja ma wzrosnąć sześciokrotnie. Co po pierwsze pokazuje, w jakim stopniu Ukraina była nieprzygotowana do wojny, bo w roku 2021 jeszcze zmniejszała swój budżet obronny, a nie w obliczu zagrożenia, to już przecież pamiętamy, wczesną wiosną 2021 roku miała miejsce ta pierwsza koncentracja wojsk rosyjskich, kiedy mówiłeś o tym pierwszym alarmie wojskowym, to nie skłoniło ekipy Zełenskiego do skokowego wzrostu wydatków na bezpieczeństwo, tylko nadal realizowano politykę jednak oszczędzania na bezpieczeństwie. No ale druga informacja, która jest niezwykle istotna, też podana przez ukraińskie Ministerstwo Obrony. Otóż nadal istniejące przedsiębiorstwa produkujące na potrzeby wojska mają wolne moce produkcyjne szacowane na około 50% swoich możliwości. Czyli mimo tego, iż ta produkcja wzrosła czterokrotnie, to nadal gdzieś pracują te firmy, nazwijmy to, na pół gwizdka. To trochę ma związek z charakterem pomocy wojskowej dla Ukrainy. Otóż pomoc wojskowa dla Ukrainy jest pomocą w naturze. To znaczy Amerykanie wydzielają środki, kupują broń we własnych firmach albo z magazynów innych państw, na przykład pożyczyli amunicję z Korei Południowej i przysyłają to w naturze, czyli Ukraina też nie ma pieniędzy, żeby rozpocząć na szerszą skalę własną produkcję zbrojeniową, co niestety oznacza, że jeżeli ten strumień pomocy wojskowej zostanie zatrzymany, to negatywnie wpłynie na możliwości ukraińskiej armii, bo ona po prostu nie będzie miała amunicji i nie będzie miała sprzętu. I o tej perspektywie niedoboru amunicji mówi już na przykład szef administracji Zełenskiego Jermak, który powiedział, że w styczniu może się okazać, iż Rosjanie zaczną zdobywać nowe tereny, dlatego że Ukraińcy nie będą w stanie się bronić, nie mając pocisków i nie mając po prostu zaopatrzenia. Ja uważam, że sytuacja jest potencjalnie bardzo groźna. Rosjanie uważają, że czas działa na ich korzyść i będą starali się wymusić w obliczu jakiegoś szerszej ofensywy czy poważniejszej klęski Ukrainy, będą starali się wymusić znaczące ustępstwa polityczne. W Rosji są wybory, najprawdopodobniej w lutym, więc albo Rosjanie ruszą do ataku po to, żeby przed wyborami osiągnąć sukces, albo będą chcieli politycznie wymusić po prostu nie tyle poddanie się Ukrainy, co zawarcie pokoju na niekorzystnych warunkach.
Panie redaktorze, naszym gościem Marek Budzisz, analityk Strategy and Future i publikujący jako analityk, jako dziennikarz, jako publicysta na łamach tygodnika Sieci. Jeszcze do tygodnika Sieci zaraz przejdziemy. Państwo tej audycji mogą słuchać i mogą oglądać dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. A Polska, co się ma, co może zrobić, co powinna zrobić polska polityka przy takim obrocie spraw, gdzie mniejsza spodziewana, ewentualnie mniejsza pomoc Zachodu, no i krytyczna sytuacja i finansowa, i militarna na Ukrainie. My powinniśmy się raz jeszcze zmobilizować i raz jeszcze, no pytanie czy mamy czym, ale spróbować wesprzeć militarnie i gospodarczo Ukrainę. Mnie się wydaje, że nasze możliwości są tutaj dość ograniczone. My oczywiście podjęliśmy cały szereg kroków zmierzających do poprawy naszych możliwości wojskowych i produkcyjnych. Ja tego nie lekceważę, natomiast uważam, że one są niewystarczające w obliczu tych zagrożeń, które się rysują na horyzoncie. I to już w horyzoncie nieodległym, bo ja podzielam opinię pana ministra Siewiery, szefa BBN-u, który powiedział, że nasze planowanie w związku z zagrożeniem rosyjskim powinno być, że tak powiem, realizowane w horyzoncie czasowym 3 lat, a nie jakimś znacznie dłuższym okresie. To oznacza, że my nie mamy tego czasu i tutaj w gruncie rzeczy nie ma dobrego wyjścia z sytuacji, dlatego że Europa jest nieprzygotowana i nie sygnalizuje gotowości wzrostu pomocy zarówno finansowej, jak i wojskowej dla Ukrainy. Jeśli chodzi o pomoc wojskową, to plany okazały się tutaj trudniejsze w realizacji niż to deklarowano. No mam na myśli chociażby ten projekt przekazania 1 000 000 pocisków kalibru 155 mm w ciągu roku od jego uchwalenia. On dzisiaj wydaje się zaawansowany na gdzieś w 30% i nie ma szans, żeby to zrealizować. Skłonność do pomocy finansowej też nie rośnie, tylko w Europie maleje. Na to nakładają się napięcia, chociażby napięcia graniczne na granicy między Ukrainą a państwami ościennymi, co jest pochodną tego, że podstawowe problemy Unia Europejska jakby zostawiła na lepsze czasy, czyli nie rozwiązuje tego, co jest rzeczywistym problemem i co dotyka nie tylko przewoźników, ale również rolników w państwach graniczących z Ukrainą. Ta bezczynność Komisji Europejskiej jest w gruncie rzeczy działaniem na rzecz pojawiania się coraz to nowych napięć czy sporów. Ja nie wywodzę z tego, że Ukraina się załamie w perspektywie tygodni czy najbliższych kilku miesięcy. Ten opór będzie trwał, natomiast to nas niestety przybliża do takiego scenariusza, który już obserwowaliśmy, czyli Ukraina czy społeczeństwo ukraińskie dojdzie do wniosku, że kontynuowanie wojny nie ma sensu, trzeba zacząć się jakoś porozumiewać, być może zawrzeć jakąś umowę o zawieszenie broni. I to wydaje mi się dziś najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, czyli powtórzenie takiego porozumienia z Mińska pod inną oczywiście nazwą i zapewne o innej treści. Ale to jest coś, co ja określam mianem pauzy strategicznej, bo Rosja to wykorzysta na odbudowę swojego potencjału i powrót do gry za jakiś czas. To do samej Rosji teraz przejdźmy trochę na koniec naszej rozmowy. Gościem Marek Budzisz. Tekst w tygodniku Sieci: spoiwem Rosji przyszłości będzie wojna. Tekst o tym, jak Rosja się przygotowuje na długą wojnę. W jednym fragmencie pisze pan: Kremlowi udało się narzucić społeczeństwu narrację, według której na Ukrainie Rosja toczy wojnę z NATO i nie może jej przegrać bez katastrofalnych następstw dla siebie. Dlatego też należy być przygotowanym na długą, wieloletnią batalię. Rosja jako społeczeństwo, jako naród, ale jako państwo, także jako gospodarka jest gotowa na takie zamrożenie się i trwanie w długotrwałym konflikcie, czasami nawet zbrojnym, jak obecnie z Zachodem? Wydaje mi się, że na poziomie psychologicznym Rosja jest na to gotowa. Mówią o tym zarówno przedstawiciele rosyjskiej elity władzy, jak i też pokazują z grubsza rzecz biorąc badania opinii publicznej. Czyli Rosja jest gotowa na taki długoletni, a może nawet liczony w dziesięcioleciach, okres wrogości z Zachodem.
Ta wrogość nie musi przybierać formuły otwartej wojny, natomiast to będzie twarda rywalizacja, gdzie się używa różnych narzędzi presji, też będzie się podejmowało próbę destabilizacji państw uznawanych przez Rosję za wrogie, a z pewnością znaczące. Rosja będzie też używała swojej pozycji czy potęgi wojskowej jako pewnego argumentu wywierania presji. Będziemy się poruszać moim zdaniem na granicy wojny i pokoju. I niewykluczone, że będą incydenty, które tę granicę jakby będą przekraczały, albo Rosjanie będą próbowali tę granicę przesunąć, bo to jest wszystko dość płynne. Ale to oczywiście w dużej mierze zależy od też naszej polityki. To znaczy, jeżeli mówimy o polityce odstraszania Federacji Rosyjskiej, bo ja za pewien pewnik przyjmuję to, że Rosjanie po pierwsze chcą powiększyć swoje siły zbrojne, co otwarcie mówią i podejmują w tym zakresie działania. Po drugie chcą odbudować swój potencjał sprzętowy, co też już robią. To oczywiście wymaga czasu, to nie jest kwestia najbliższych miesięcy. Tu wśród ekspertów trwają dyskusje, czy Rosja będzie na to potrzebowała 3 lata, czy będzie potrzebowała 5 lat, czy może 8. No ale intencja jest tutaj dość czytelna. Obóz władzy się też skonsolidował. W Rosji właściwie nie ma opozycji. Ta demokratyczna opozycja została albo zniszczona. W Rosji jest dzisiaj więcej więźniów politycznych niżli za czasów późnego ZSRR. No i też ta narracja nacjonalistyczna jest cały czas bardzo, bardzo silna. Więc w tym sensie Rosja będzie państwem wrogim. Natomiast to od nas zależy, czy my będziemy w stanie te tendencje w Rosji hamować czy odstraszać. Moim zdaniem Rosja się liczy z siłą i z jednością. To znaczy, jeżeli nasz system sojuszniczy będzie spoisty, będziemy działać w oparciu o przekonanie, że Rosja stanowi poważne zagrożenie o charakterze strategicznym i będziemy odpowiednio też zmieniać politykę wojskową w zakresie obronności i tego, co się określa mianem systemów odpornościowych państwa, bo to dotyczy również społeczeństwa, nie tylko sił zbrojnych, no to wtedy ta perspektywa utrzymania pokoju w trudnym czasie będzie rosła i my będziemy zaniechać, jeśli będziemy mieli na naszym koncie zaniechania w pewnych obszarach, Rosjanie odczytają to jako oznakę słabości, podziałów i będą chcieli jakby pogłębić i te podziały i wykorzystać słabości. No to jest taka mechanika, którą moim zdaniem Rosjanie zawsze się posługują. Na ile jest tak, że ta zamknięta twierdza może trwać, może być skuteczna także gospodarczo. No, Związek Sowiecki rozpadł się właśnie na podstawie gospodarczej, że to zamrożenie na długi, na dłuższy termin, w dłuższym horyzoncie no, nie pozwala na skuteczną rywalizację z Zachodem. Rosjanie nie mówią o wizji zamkniętej twierdzy. Rosjanie mówią o wizji twierdzy, która jest otoczona murami na granicy z Zachodem, bo ich zdaniem Zachód jest wrogi. Natomiast to jest twierdza otwarta na handel i współpracę gospodarczą z państwami światowego południa i z państwami takimi jak Chiny czy państwa azjatyckie. I Rosja te swoje strumienie handlowe już w sporej części przestroiła, przestawiła. Tam znajduje partnerów. No nie jest kwestią przypadku, że Putin poleciał właśnie do Arabii Saudyjskiej i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rosja przez wiele lat budowała pewną wspólną politykę z państwami OPEC w zakresie ustalania limitów produkcyjnych i wpływania w związku z tym na poziom cen. I to jest polityka skuteczna, dlatego że tylko w wyniku utrzymywania cen ropy naftowej na wyższym poziomie Rosja w pierwszym roku wojny zarobiła 160 miliardów dolarów więcej niż 10-letnia średnia z eksportu węglowodorów w poprzednich latach. W związku z tym w drugim roku wojny to ma być według obliczeń analityków zachodnich 60 miliardów dolarów, łącznie 220 miliardów. Czyli powiedziałbym, a koszty wojny szacuje się z grubsza na 100 miliardów dolarów rocznie. Czyli Rosja do tej pory prowadzi wojnę z ekonomicznego punktu widzenia, wydając premię, którą uzyskała dlatego, że porozumiała się z państwami OPEC i tak manipulowała cenami węglowodorów na rynku światowym
że jej przychody były przy niższym wydobyciu większe. To jest zasadnicza różnica, dlatego że Rosja przegrała rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi za czasów Reagana, bo Arabia Saudyjska znacząco obniżyła ceny światowe ropy naftowej, zwiększając skokowo wydobycie. Dzisiaj tego zjawiska nie ma, to po pierwsze. Po drugie, Rosjanie mówią, że nie dadzą się złapać drugi raz w tę pułapkę i nie pozwolą sobie na ilościowy wyścig broni. To Putin właśnie dlatego mówi o tych nowych, cudownych rodzajach broni, rozmaitego rodzaju rakietach hipersonicznych czy o napędzie atomowym. Przepraszam, że oni uważają, że to im będzie gwarantowało bezpieczeństwo i nie ma sensu i nie ma potrzeby w związku z tym realizować polityki, która była udziałem ZSRR czasów Breżniewa i potem Gorbaczowa, czyli takiej polityki rywalizacji na wszystkich polach ze Stanami Zjednoczonymi. Oni się też sporo rzeczy nauczyli, abym nie lekceważył tego. I jak do tej pory... Rosyjska gospodarka oczywiście ma problemy, co do tego nie ma wątpliwości, ale radzi sobie znacznie lepiej, niż to uważano na Zachodzie na początku wojny. Ja przypominam, że na Zachodzie uważano, że te sankcje z piekła rodem, jak mówił o nich Biden, doprowadzą do załamania się rosyjskiego systemu finansowego już po kilku miesiącach od agresji. A nic takiego nie nastąpiło. Rosja nadal funkcjonuje i w wielkich miastach rosyjskich tej wojny w gruncie rzeczy nie widać. I o tym mówił Marek Budzisz. Trzymam w ręku, jak na początku powiedziałem, książkę. Mam nadzieję, że uda się pana redaktora namówić w najbliższej przyszłości, żeby o tej pauzie strategicznej, to jest książka przede wszystkim o polskiej polityce obronnej, żeby tą książkę omówić i wnioski z tej książki na Radia Wnet zaprezentować. A tymczasem, panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z taką książką jest w księgarniach, więc warto się do tej naszej rozmowy i do innych rozmów szykować. Warto książkę kupić, ja ją będę czytał w weekend. Mam nadzieję, że skończę państwo tej audycji. Ach, się powtórzę, ale to jest ważne powtórzenie, ważne dla radia, ważne dla polskiego ładu medialnego. Ważna informacja, patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Dla każdego, dla kogo ważne jest i cenne wolne słowo, ale też możliwość tworzenia miejsca, gdzie odbywa się pogłębiona debata, także na tematy strategiczne. Bardzo zachęcam, żeby wspierać tworzenie Radia Wnet na patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 13:16. Teraz na antenie Radia Wnet zespół The Beatles.